Konrad Karwa. Dzień dobry, Konrad. Tak, dzień dobry. I wasza lampa jest jaśniejsza niż wszystkie inne lampy. Właśnie, zobaczymy. Na temat lampy się rozgadaliśmy. Tak, to był temat lampy. Wasza lampa jest najlepsza, moim zdaniem. Bardzo świeci najmocniej. Bardzo się cieszę. Słuchaj, jak się dzisiaj czułeś tutaj w tym towarzystwie tych różnych rodzajów zadym? Tu leciał mi Alberto, a tam mi leciał Macias. Więc tak, wiesz, byłem tak trochę rozchwiany, no bo tutaj postacie latały. No co mam ci powiedzieć? No my jesteśmy grzecznie sobie z Radosławem siedzieliśmy, obserwowaliśmy to z boku i tyle. No właśnie, bo tak skrajnie siedzieliście i tak zastanawiałem się, co ci faceci tu robią i czy im to bardzo nie odpowiada, jak bardzo im to nie odpowiada. Ja tak siedziałem, mówię, kurde, żeby moja matka tego nie oglądała. Reakcja mamy co? Mama nie popiera takich rzeczy. No na pewno nie, no wiesz, no musiał... Mam 26 lat, bym musiał się tłumaczyć, no co ja tam robiłem. Ale to fajnie, że są ludzie, którzy jakby powiedzmy też nie idą tym szerokim nurtem, powiedziałbym, nie wiem jak to właściwie określić, ale rozumiesz tego mainstreamu, tak? Tak, nie, ja mam swój nurt, idę swoją rzeką, tam jest trochę mniej ryb, ale jakaś tam zawsze się złowi. Jak w ogóle wyglądasz teraz fizycznie, bo dzisiaj fajna prezentacja. Muszę przyznać, że chyba pierwszy raz coś takiego widziałem, że wystąpiliście, wiesz, nie miałeś trochę obawy, bo jednak tutaj, kurczę, wiesz, no, tą sylwetkową stronę, no to trzeba przyznać, że Radek Słodkiewicz jest topem. No słuchaj, przegrać, wiesz, pozować z Radkiem Słodkiewiczem i zejść ze sceny i powiedzieć, kurde, słabo wypadłem, to tak jakbyś teraz wziął rakietę i poszedł z Igą Świątek piłkę odbijać. Ale nie wypadłeś słabo, bo rozebrałeś, wyglądało to dobrze. To w sumie mógłbyś szukać szansy w kulturystyce, czego by brakowało? Nie, ja dupę mam za wielką, wiesz, oni wszyscy są w pasie, a ja mam takie biodra, to jest w ogóle nie ten sport, ja się nigdy tego nie nadawałem. Proporcje myślisz, że są ważne, ale był taki na przykład Andreas Mincer, który nawalał tych kilogramów i no kilku takich było, tam Szwajcar chyba też taki był, który walił tych kilogramów tyle, że nieważne jakie miał biodra, ale bary były od ściany do ściany. Ja mam chude ręce, nie, ja się do kultury totalnie nie nadaję, nie widziałbym się w tym nigdy chyba, wiesz. Chyba się spróbował kiedyś, może kiedyś jakby miał trochę więcej wolnego czasu, ale nie, w sumie to bez sensu, nie, raczej nie. Ale Mariusz na przykład Pudzianowski tak lubi prezentować sylwetkę i tą sylwetkę ma bardzo estetyczną w tym sensie, że... Super ma sylwetkę, ja nie mówię, że nie, tylko że ona nie jest kulturystyczna. Wiesz, on nie ma tych takich, tak jak Radek wygląda, w sensie takich kształtów tych mniejszych i tak dalej. Mariusz wygląda zajebiście, tylko że to nie jest kulturysta, to nie jest kulturystyka totalnie. To inaczej, to proporcje kulturysty, a proporcje strongmana, to są dramatyczne różnice, kompletnie w ogóle nie... Wiesz co, no my od tych ciężarów jednak też inne mięśnie u nas troszeczkę pracują, wydaje mi się, tym inne mięśnie się rozwijają niż u nich. U nich jest ten detal ważny, nie? Te wiesz, te barki są fajnie podzielone, te głowy bicepsa są oddzielone. My to wiesz, u mnie jak jest biceps, czy to pokażę, nie ma tak jak u niego, że tu jedna, tu druga głowa. Też jest wiadomo bardziej zalany, no ale ja nigdy tego tak jakoś w treningu swoim nie potrzebowałem, żeby rozgraniczać to wszystko, nie? Ja robiłem po prostu to, co mi jest potrzebne do dźwigania ciężarów. Ale jak na przykład dźwigałeś gdzieś tam ciężary, czasami takie właśnie na siłowni już byłeś, lustro i tak dalej, to patrzyłeś jak to pracuje, jak to... No wiadomo, no też wiesz, też chciałem dobrze wyglądać, ale to nie było dla mnie żadnym priorytetem. Ja taki trening typowy siłowni robiłem jeden w tygodniu może. Czyli ważniejsze było ile podniesiesz, a nie jak wyglądasz, tak? Tak, ja miałem ćwiczenia zupełnie inne niż Radek, wiesz, u Radka te ćwiczenia biomechanicznie totalnie się różnią od tego, co ja robię. Mam proste takie ruchy, my mieliśmy jakiś worek zarzucić, jakąś kulę dźwignąć, coś na plecach przenieść, totalnie co innego to jest. I kiedy ty w ogóle wracasz na taką właśnie siłownię z tymi ciężarami, kulami i tak dalej? Nie, chyba już nie, chyba już raczej nigdy w życiu, wiesz, ani z tego już nie zarobię tak naprawdę, to coś tam pokazałem, no to tyle mi wystarczy, słuchaj, jakiś tam też łomkiem nie byłem, widzę, że coś świata juniorów zrobiłem, jeszcze polski juniorów byłem, kilka razy udało mi się wygrać Puchar Polski, dwa razy byłem na imprezie u Arnolda Schwarzeneggera, coś tam sobie zrobiłem w tych strongmanach, wiadomo, to nie jest jakiś tam... To nie jest nie wiadomo jaki wyczyn, no ale gdzieś tam się zapisałem na pewno w tym sporcie i tyle mi wystarczy. Dzisiaj idą takie czasy tych strongmanów, jeszcze nawiążę do strongmanów, że muszą mieć przed 2 metry wzrostu i 140-150 kg wagi, czy nie? 200 kg wagi. Tyle niektórzy ważą, tak? Stopki chyba wszyscy, powyżej 180 na pewno. No nie wyobrażam, nie chciałbym się tyle ważyć, to jest dla zdrowia bardzo, bardzo niedobre. Nie, bez sensu to jest teraz. Jeżeli dobre pieniądze w którym zarabiać, to musiałbyś naprawdę tyle ważyć, tak wyglądać, być wielkim chłopem, jeszcze tego dobrze dźwigać. To jest za dużo aspektów do połączenia.
to wszystko jest, można na przykład w naturalny sposób osiągnąć, czy raczej nie? Nierealne to jest w żaden sposób, żeby to zrobić naturalnie, nie ma mowy takiej. No ale to jest jawny wstrąk, że jest doping i jak ktoś to ukrywa, no to nie wiem, czemu to robi. No, ja na przykład zawsze mówiłem o tym otwarcie z tego względu, że nie mówiłem, jak to stosowałem i tak dalej, tylko że, no, żeby ktoś to zaczyna wiedział, z czym to się wiąże. No bo prędzej czy później musiałby to robić, tak? Lepiej to zacząć wcześniej i wcześniej skończyć, czy później można też wystartować, spróbować i zostawić i bez konsekwencji dla zdrowia? Jest taka w ogóle możliwość? Ja jakichś poważnych kontuzji tak naprawdę strachowania nie miałem, jakichś mega takich poważnych, więc odszedłem chyba w najlepszym momencie, kiedy mogłem. Gdzieś już te bicepsy były ponadrywane, tu tam coś się działo, coś tu bolało, tam strzykało i sobie podziękowałem i chyba dobrze zrobiłem. No, wydaje mi się, że to była dobra decyzja w moim życiu. A teraz Konrad, jak robisz na sali, gdzieś te kontuzje odzywają się, czy raczej już teraz dostosowałeś ciało i ta miękkość jest gdzieś tam na tyle, na ile trzeba i nie zrywa się nic, nic się nie dzieje z takich przeciążeń, które są... Widziałeś pewnie ostatnie KSW i widziałeś, jak ręka tam dziewczynie pękła, tak? Tutaj są inne kontuzje, trochę pobijany jestem ciągle, tu kalafiory na uszach się porobiły, no ale to są inne kontuzje. Wydaje mi się, że to jest dużo, na pewno jestem przekonany, że to jest dużo zdrowsze, co teraz robisz od tego, co robiłem wcześniej. Ważę sobie te 110 kg, dobrze się czuję, luźniutko, fajnie, a wcześniej ważyłem prawie 140, już ponad 140 w pewnym momencie. Ciężko było. Patrząc na twoją walkę z Tarzanem i analizując ją i teraz, to jak myślisz, kiedy ten stres taki startowy przyjdzie, że ojej, trzeba się tu zmobilizować, to już w szatni będzie, czy już będzie, jak będziesz... Pewnie przed całą... Czy dzisiaj już może gdzieś się pojawiło? Wiesz, to właśnie godziło się w ogóle nie stresuje. Powiem ci, że przed pierwszą walką się trochę stresowałem. Tak, nie starałem się udawać, że nie stresuję. Dzisiaj? Nie, przed pierwszą walką. Aha. Tak, gdzieś udawałem troszeczkę, a teraz totalnie mam luz taki w głowie. No. A przed konferencją w ogóle masz stres? Przed tym to już w ogóle nie. Sam się boję nieraz o to. Kurde, jakieś to pamiętam, że tak, kurde, co ja powiem, jak mnie zapytają, teraz nie mam, wchodzę, śmieję się, nie mam. To jest doświadczenie medialne? No chyba tak, już parę razy gdzieś tam coś robiłem. Parę wywiadów dałeś, nam dałeś parę, nie wiem jak inny. Szkole się u was. Miło. Jak się uczyć, to tylko najlepszych. Bardzo dziękuję, ale wiesz, tak jak popatrzę, tu nam dałeś kilka, tam kilkanaście i tak wiesz, nakręca się, to jednak się też buduje to doświadczenie, co? No pewnie, no wiem co mam mówić, czasami wiadomo, ryb na jakąś głupotę, no ale ja tak jestem, muszę coś czasami tam palnąć głupiego, gdzieś tam ludzie w komentarzach napisują, o, co on tam gada. No ale to też, no wiesz, na żywo po takiej konferencji, ja sobie tu nie przygotowuję żadnych odpowiedzi, no czasami coś tam się wymsknie, co nie powinno, czy tam coś źle ubiorę w słowa. Teraz co już tylko, zostały ci ważenie, gdzieś w ogóle tam się przejmujesz takimi rzeczami jak ważenie, no bo wy nie macie limitu żadnego wagowego i tak dalej Jedyne co się przejmuje to telefonem, że za chwilę może być telefon, rodzę i muszę, biorę BMW, się nad nie zastanawiam i wracam do domu, nie? I wtedy no, to chcę być w szpitalu, a na walkę na pewno będę. Z powrotem czy... Jak będzie rodzić, to na pewno jadę do szpitala, muszę być przy porodzie, ale no jeżeli to będzie w dniu walki, to jestem związany kontraktem i też Radkowi niemiłą niespodziankę zrobił, sobie też kupę przygotowań po obcu, więc tu na pewno, na walce na pewno będę. To w takim razie tak, życzę powodzenia, dajcie dobrą walkę, bardzo ci dziękuję dzisiaj za wywiad, no i co, fajnie, że tak wszystko na luźno i bez spinki. Tak jest, dziękuję bardzo. Konrad Karpa, dzięki.